No proszę, można powiedzieć z deszczu pod rynnę. Nie tak dawno Włochy uzyskały pomoc od Chin, kraju, z którego właśnie wywodzi się ten śmiercionośny wirus i z kraju, z którego przyjeżdża sporo Chińczyków do Włoch, którzy stanowią już jakąś mniejszość we Włoszech i podróżują sobie tam i z powrotem, no i przywlekli ten wirus. No i dostali tą pomoc od Chin, chociaż za część tej pomocy będą Włosi musieli zapłacić. A teraz mamy kolejną odsłonę. Włosi dostają pomoc od Rosji. Od Rosji. No i to pomoc jest jeszcze bardziej szczególna, bowiem z Rosji samolotami przyjeżdża personel medyczny, ale wojskowy personel medyczny z pojazdami wojskowymi, ze sprzętem wojskowym. No oczywiście nie trzeba się łudzić, że na pewno większość tych wojskowych to jest na podwójnych etatach szpiegów oraz specjalistów do spraw epidemiologii. No i jak to się ma do solidarności europejskiej? Jak to się ma do tego, że Włochy, które uprzednio prosiły Unię Europejską o pomoc, takiej pomocy nie uzyskały? Mało tego, Czechy, nasz sąsiad w zasadzie, też otrzymał pomoc z Chin. No oczywiście ta pomoc to jest, też ma charakter propagandowy. Może jest tam jakiś procent dobrego serca, ale generalnie przecież Chińczycy podbijają Europę i to dzięki zresztą sabotażowi gospodarczemu, wewnętrznemu, europejskiemu, który obniżył zdecydowanie cła na wyroby chińskie, w ten sposób po prostu niszcząc własny przemysł i sprowadzając różne produkty chińskie, które równie dobrze mogły być produkowane w Europie. I jeszcze, jak to jest, że respiratory nie są produkowane w Europie? W Europie, gdzie jest tylu specjalistów, tylu wspaniałych twórców, naukowców, inżynierów, nie. Jak to jest, że w Europie nie można nagle w przyspieszonym tempie wyprodukować zwykłe maseczki? Jak to jest, że w Polsce, która ma przeżywać boom gospodarczy i prosperitę, nie można kupić w aptece zwykłej maseczki? Przecież powinny być jakieś rezerwy takich produktów, a te maseczki były jeszcze pół roku temu sprzedawane za 50 groszy sztuka. Ale czy Unia Europejska jest faktycznie europejska? Czy ten przymiotnik cośkolwiek obecnie znaczy? Bo jeżeli Unia Europejska wydaje, jeszcze raz to powtórzę, miliardy, dziesiątki, setki chyba miliardów euro na uchodźców, na pomoc Afryce, na pomoc całemu światu, a jednocześnie nie można kupić maseczek i brakuje respiratorów dla obywateli Unii Europejskiej. I to takich państw jak Włochy, Hiszpania i nie wiadomo, co będzie zresztą w Polsce. Jak to jest? Czy Europa wreszcie będzie dbać o swoich obywateli, o swoich rdzennych mieszkańców? Chociaż wydaje się, że przymiotnik rdzenny jest zarezerwowany dla wszystkich. Dla wszystkich, tylko nie dla białych ludzi pochodzenia europejskiego. Przejdźmy teraz na nasze podwórko. No trzeba powiedzieć, że władze faktycznie starają się, podejmują dosyć drastyczne i stanowcze kroki. Nie zawsze wszystko jest w porządku, ale nie można zarzucić, żeby władze nie starały się coś robić w tym kierunku. Chociaż zdarzają się i bardzo problematyczne zarządzenia, jak na przykład prezydent Warszawy Trzaskowski zmniejszył ilość autobusów i tramwajów na terenie Warszawy, przez co ludzie jadą już teraz w znacznie bardziej zagęszczonych autobusach i tramwajach. No to jest ciekawe zarządzenie. Wprawdzie było kiedyś takie powiedzenie, że w ścisku miło, no ale nie wiem, czy w tym wypadku można je zastosować. Inną ciekawą propozycją jest zwolnienie części więźniów do domu, żeby po prostu założyć im obrączki i żeby siedzieli w domu, ewentualnie mieli ograniczony zakres poruszania się. I będzie to dotyczyło więźniów, którzy
odsiadują wyroki tak do 1,5 roku więzienia, czyli wobec tego taki, który tam komuś szczękę złamał, wybił zęby, tam kogoś ukradł, coś rozbił, no za takie drobiazgi, to będą mogli sobie spokojnie pójść do domu i odpoczywać. Natomiast jeśli chodzi o więźniów trochę starszych, to oni nawet mający wyroki do 3 lat więzienia będą mogli spokojnie opuścić areszt, też dostając obrączki. Przypominam, że w niektórych wypadkach sądy dawały wyroki właśnie tak 3 lata, 4 lata więzienia za takie przestępstwo jak udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym. A więc jeżeli ktoś kogoś pobił i zabił go, ale to było potraktowane jako udział w bójce, to oczywiście może swobodnie pójść do domu, mimo że już tak miał bardzo niską karę. Więc takie są niespodzianki. I takie to niespodzianki przynosi nam koronawirus. Chiński wirus. Tak, chiński wirus. Prezydent Trump powiedział, że to jest chiński wirus. No i wybuch skandal. Jak to można stygmatyzować Chińczyków? To prawda, że on jest z Chin, ale to nie jest chiński wirus. A przepraszam, a w Polsce przez długie lata funkcjonowało określenie, nawet teraz niektórzy jeszcze znają takie określenie, francuska choroba. Określenie Franca to jest właśnie określenie na choroby weneryczne, które zostały przyniesione przez Polaków z Francji. No zresztą nie tylko Polaków. I jak już jesteśmy przy tych sprawach epidemiologicznych, to warto jeszcze raz przypomnieć o sprawie uchodźców i nielegalnych imigrantów, którzy zjawili się w Europie bez żadnych badań lekarskich i którzy przynieśli do Europy wiele niebezpiecznych chorób. Tak, były debaty polityczne, że to się stygmatyzuje imigrantów, że to jest po prostu nieetyczne. No bo jakże to uchodźca, biedny uchodźca, może mieć ze sobą jakiekolwiek zarazki, być nośnikiem jakichś wirusów i tak dalej. I cóż się okazało? Instytut Kocha, niemiecki Instytut Kocha o międzynarodowej reputacji, po wszechstronnych badaniach stwierdził, że właśnie ten napływ, niekontrolowany napływ uchodźców spowodował nagły wzrost chorób, które w ogóle w Europie nie istniały, oraz nawrót chorób takich, które kiedyś istniały, ale zostały już dawno zwalczone. I jakoś nic. Ta sprawa w ogóle, mimo oświadczeń tego instytutu, została uciszona. Nikt na ten temat nie dyskutował, a to przecież jest istotna kwestia dla zdrowia Europejczyków. Dla zdrowia wszystkich Europejczyków, włącznie też z tymi imigrantami, którzy są w Europie, ale nie. Tak nie można mówić, bo to jest złamanie jakiejś poprawności politycznej, zupełnie rozumianej w sposób chorobliwy, niebezpieczny, wręcz zbrodniczy. Koronawirus to też sprawy finansowe. W obliczu tej epidemii indeksy giełdowe spadły i to spadły bardzo, bardzo nisko. Przy mocnym aparacie państwowym, mówię tu nie tylko o Polsce, ale o wielu innych krajach znacznie potężniejszych od Polski, można by ten proceder w jakiś sposób ukrócić, bowiem sprowadza się on do zwykłej kradzieży. Tak, do kradzieży wielkich funduszy, które zostały wypracowane przez ludzi ciężko pracujących. Dlatego jakieś kroki powinny być w tym kierunku uczynione, ale czy one zostaną? Finansjera jest bardzo potężna i jej działania czasami są twórcze. Tak, to prawda, ale czasami są naprawdę zwykłym złodziejstwem.